Skopuj punkty, legalnie zapraszam. Siemanko, z tej strony Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam bardzo fajny, szybciutki task na zabijanie foretresów. Jest to Pokémon robaczo-stalowy. Jesteśmy aktualnie w Murkot w mieście. Murkot Island znajduje się na południu mapy. Także rozmawiamy z NPC, zabieramy taska na pokonanie 300 foretresów. No i lecimy na respa, pokażę Wam bardzo fajniutki resp. Za wykonanie tego taska otrzymujemy 400 tysięcy expa. Robi się go bardzo szybciutko. Naszym głównym pokemonem, którym będziemy expić, jest Typlosion. Będziemy latać po ogromnym respie pokemonów plus uderzać w drzewka, żeby zwiększyć szansę na zrespienie dodatkowych foretresów. Lurujemy sobie Typlosionem. Typlosionem najlepiej tutaj expić i robić taska na 90 poziomie. Przyciągamy, wysadzamy poczki. To jeszcze trzeba będzie dobić targetówkami, bo czymś zmisowałem, no ale wszystko gra. Także dobijamy tutaj szybciutko, uderzymy w drzewo, no akurat Noctowl tutaj wyleciał. No i lecimy po kolejnego lurka. Można spokojnie lurować tutaj te foretresy po 8. Jest to bardzo fajny, szybciutki task. Warto jednocześnie z tym taskiem wziąć sobie daily killa lub daily catcha na foretresa. Zawsze to są dodatkowe expy przy robieniu taska. Tak to wygląda. Wysadzamy kolejne. No i tutaj myślę, że na dole mamy trzy lurki, nawet po 8 można tutaj spokojnie koło 8 brać jeszcze klikając w drzewka, także żeby zwiększyć sobie szansę na zrespienie poczków. No i na górze myślę, że spokojnie z 5 klatby. O, nawet wyleciało kolejny egzemplarz tutaj. Także zbijamy tą klatę, lecimy na górę, pokażę Wam jeszcze na górze, jak wygląda resp. Jest też, no według mnie chyba nawet lepszy niż tutaj na dole. Czasem trzeba sobie pomóc targetówkami zbijać, jak nie dobiję, bo czymś zmisuję albo nie trafię. Także tutaj mamy trzy lurki na dole, wchodzimy na Pokemona latającego i pokazuję Wam kolejny respik. Na Murkot Island mamy tutaj bardzo dużą ilość tasków, także myślę, że kilka materiałów wyjdzie z tej wyspy. Myślę, że będzie task na Pinsiry, task na Heracrossy, na Kriketuny, Foretresy, no chyba trzy taski, które tutaj się wykonuje na tej wyspie. Także warto zrobić to, odwiedzić tą lokację, bardzo dużo expa. Szczególnie myślę, że tak spokojnie te wszystkie taski na 90 levelu już można robić. Przyciągamy, zbijamy. No tu już nie miałem jednej umiejętności, więc troszkę dłużej to wszystko schodzi. Dobra, lecimy po kolejnego lurka i tak to wygląda. Myślę, że można to robić wcześniej, przed tym 90, ale najlepszym opcją jest, kiedy Typlosion ma full moveset. Jest to Pokémon ognisty, super skutecznie bije Pokémony stalowo, robacze to tym bardziej. No mega fajniutki resp, co mogę Wam tutaj powiedzieć? No tak to wygląda, ogromny resp. Jeszcze wrzucę Wam, pewnie przed tym materiałem, przed tym expem, lokację, gdzie dokładnie foretresy się znajdują, żebyście mieli właśnie mapkę po prostu, gdzie dokładnie one się pojawiają, żebyście sami swoje lurki znaleźli, które będą dla Was najbardziej optymalne. No bo jednak tych pokemonów troszkę jest do zbicia, 300 sztuk, no ale mówię, 400 tysięcy expo to jest, no, ogromna ilość. Na 90 poziom to jest cały level, myślę, że spokojnie, tak? No cały level praktycznie. Trochę expa też tutaj przychodzi, bo wiecie, jak zbijacie poki na 80 level, zbijacie je po 8, te expy też uważam, że są ogromne tutaj. Tym bardziej, że jest to mega łatwe, mega proste. Kolejny zbity. Ja też to robię tak troszkę na odpierdol, że tak powiem. Myślę, że jakbym tutaj pobiegał 10 minut, to bym ogarnął jak najbardziej optymalne lurki tutaj wykonywać. No ale jak widzicie, jest mega fajny spot. No i tak to wygląda, tak to wszystko wygląda. Przyciągamy ostatnie tutaj egzemplarze tych foretresów. Także żeby to podsumować. Bierzemy taska na Murkot Island, jest to lokacja na południu mapy. Bierzemy taska na 400 do zabicia foretresów, warto połączyć to z daily killem, daily catchem. Także w tym miejscu zabieramy taska. Tutaj na dole mamy jeden resp foretresów, no i drugi resp na górze. I schodząc na dół, już tamte na dole będą zrespione. Myślę, że spokojnie nawet dwie osoby mogłyby tutaj jednocześnie robić taska. Także mam nadzieję, że materiał Wam się przyda. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, hejka.